to co znowu? Jest wiele możliwości i żadna nie jest fajna. Ej, weź przestań. Oto nasz bilet do Królestwa Duchów. Nie, dość już strachów na dziś. W mojej kryształowej kuli majaczy wanna z gorącą wodą. Miłej zabawy. Proszę! Co ty robisz? Jakieś szaleństwo! Jessica! O mój Boże! O mój Boże! O kurwa! Interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Wiesz, na górze jest jeszcze to opuszczone sanatorium. Czy może się tam ukrywać? Jezu. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Cholera. No dobra. Zobaczmy, co tu mamy. Dobra. Dziwne. Tak po prostu ich wyrzucili. Bosko. Wylądowałem w najbardziej posranym miejscu na Ziemi. Super.
Patrz na to. Kłopoty na górze Blackwood. O kurde, ohyda. To jest... Znaczy... Co? Kto? Kto by do licha? Zaraz, chwila.
Moment. To ty mnie karmił? Kurwa! Ja nie mogę. Otwieraj się, no już! Okej. To miejsce robi się coraz ciekawsze. Kurwa, naprawdę mam teraz szukać tej jebanej karty? Ale obrzydliwość. Okej, sprawdźmy to.
tutaj. Mam cię. Jebany świr. Się nażrą i odpuszczą.
ocaleni. Jasne, zamknięte. Okej. Zamknięte! Kto to zamknął? Cholera, naprawdę mocno pojebane rzeczy się tu dziś dzieją. Nie mogę uwierzyć, że Josh nie żyje. A ja bardziej w to, jak umarł. Chodzi mi raczej o to, że mogli się pomylić. Co? Może trzeba było iść do tej szopy i zobaczyć, czy to prawda. Nie wiem. Kurwa, są rzeczy, których po zobaczeniu nie da się już nigdy więcej odwiedzić. Tak, chyba tak. Ale trzeba sprawdzić, żeby być pewnym. Ja tam im wierzę na słowo. Tam! Siekiera. Od razu jakoś lepiej się czuję. Co znowu? Matt, zamknięte! Weź, rozwal te drzwi, dobra? Ej, moment. Jak zaczniemy robić w drzwi, to ten przyjemniaczek nas usłyszy. A masz jakiś lepszy pomysł? Ech, nie wiem. A może... Patrz! Co? Okno. Świetnie, Matt. Szkoda tylko, że zmieści się tam co najwyżej moja pomadka. Nie, chodź. Nie wciśniesz się tam, wielkoludzie. Okej, okay, w porządku. No tak, wezmę zamach i jak nie... Po prostu to zrób! Co tu się, kurwa, macie dzieje? To musiał być ten gość. Ten, który złapał Chrisa i Ash i Josha. Musi wiedzieć, że to jedyna droga ucieczki. Nie mów tak. Zobacz, oczywiście ktoś musiał przesunąć wagonik. Ale nie jest aż tak daleko, nie? Doskoczysz? Jestem dobry, Em. Ale nie aż tak. Mimo wszystko dzięki. Matt, skoro nie dasz rady przeskoczyć, to co my teraz zrobimy?
Nie mam pojęcia. Boże, wszystko tutaj jest totalnie powalone. Mam wrażenie, że dobrze wiedzieli, co robią. Ktoś tu urządził na... Hej, patrz! Wieża przeciwpożarowa! Ty, Magellan, może by tak uruchomić kolejkę i stąd pryskać, zamiast gapić się na mapę, he? Jakie milutkie. Cofam, suba. Super. Nie ma kluczyków, nie ma wagonika. Czyli nic nie wskuramy. A co z tą wieżą przeciwpożarową? Tą z mapy? No, jest to jakieś wyjście. Może jest tam radio, telefon albo coś. W sumie powinno być, nie? Pewnie tak. Matt, musimy dostać się do tego radia. Możemy spróbować wezwać pomoc przez radio. Ktoś na pewno będzie w stanie to odebrać. O, proszę, ktoś tu zaczyna powoli łapać zasady. Co? Jakie zasady? Zasada pierwsza. Emily ma zawsze rację. Zasada druga. Nic innego się nie liczy, bo to Emily ma rację. Aha. O! Czekaj! Co tam robisz, ślicznotka? Wydostaje nas stąd, panie pustyłbie! Proszę, co się nawinęło? Idziesz ze mną, koleżko. Złaś na dół, możemy spokojnie przejść tędy do wieży. W porządku? Tak. Dzięki. Wiesz co, może ty idź pierwszy, żeby mnie chronić? Okej. Okej, pomału. Dobra. O mój Boże. Prawie. Prawie. Chyba zaraz zemdleję. Nie patrz w dół. Okej. Okej. Ja cię kręcę. Dobrze, że już po wszystkim. Święte słowa. Jeśli nie zadziała. Co? No radio. Zadziała. Ale jeśli nie zadziała, to co zrobimy? Możemy po prostu zejść sami. Zejść skąd? Z tej góry. Żartujesz sobie? Co za problem? Przecież ja unosi się w powietrzu. Równie dobrze by mogła. Przecież jest ciemno. Spoko. Może nie będziemy musieli. Myślisz, że ten psychopata nam odpuści i po prostu sobie pójdzie? Zaraz. A może powinniśmy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce? Trochę przeczekać. Na pewno łatwiej będzie coś zadziałać jutro rano. Może i tak. Byle nie w schronisku. On się właśnie tego spodziewa.
bądź teraz podwójnie ostrożna, Anne. Tak jest, Matt. Jeśli mam coś do powiedzenia, wolałabym nie kończyć tego uroczego wieczoru z padnięciem w przepaść. Halo? To wy? Co wy tam robicie? Straszycie? Okej. Moje ciuchy, serio? Ten, kto to zrobił, może już zapomnieć o prezencie na gwiazdkę. Słaby numer, ludziska. Totalnie. Chris? Josh? Co u diabła? Przesadzacie, okej? Okay? Najpierw było śmiesznie, haha! Drzemy łacha z tego, że sam nosi tylko ręcznik. Ale teraz wam już tego naprawdę dość, dobra? Pośmialiście się już? Jeśli chcieliście mnie wystraszyć, to brawo! Udało się! Trochę dziwne. Hej! Ludziska, dajcie spokój! Kończymy już z tym! Ja naprawdę bardzo nie przepadam za taką ciszą! Witaj, Samantha. Szukasz mnie? Rozglądanie się niewiele ci pomoże, Samantha. Zobaczysz tylko to, co chcę, żebyś zobaczyła. A mam ci sporo do pokazania. Co się dzieje? Otwórz oczy. O, Boże! Jest całkiem ładna, nieprawdaż? Piękna ptaszyna w kąpieli. Ciekawe, czy ma jakieś pojęcie o tym, co ją czeka. Myślisz, że to ostatnie szczęśliwe chwile w życiu tego stworzenia? Co pokazujesz? A czemu oglądasz? Josh!
Josh! Co powiesz na to? Chryste, coś ty zrobił! Dam ci 10 sekund. 9. 8. Nie! 7. Błagam, nie! Sam? Sam? Twoją grą. Tak. Tyle ciężkiej pracy poszło na badanie źródeł twoich lęków. A ty to zwyczajnie zaprzepaszczasz. Aha. Twój paniczny strach przed tym, co jest martwe, obracasz się przeciw tym, na których cierpieniu tak desperacko ci zależało. Czy było warto?